23 lutego, piątek, no, Tomek, posiadacz trajki August. August, dobra. Jeszcze w życiu nie siedział w trajce. Kiedyś tam miał epizod na solo. No i chcę wrócić do latania. Do tej pory bawił się w modele, a teraz chcę poczuć, powąchać to, z czym się je latanko. O. No i kupił sobie trajeczkę August tej pierwszej, powiedzmy, że wersji. Mr. Kajan zamontował silniczek. Jerzyk, taką hybrydę, połączenie jerzyka z torem 250 chłodnica, tłok, tam cylinder, no i ja zaraz pójdę po wietrze, oblatam mu to, a potem na jego skrzydełku polecę na Nucleonie 29. O, jak tam, panie Tomku? Rewelka. No dobra, jeszcze pokażemy tą hybrydę. No, trójłopatowe śmigło, piasta szybkiego montażu pomysłu pana Janka. Co tutaj? Gaźnik jakiś od poliniacza z saniem. Karter i rura wydechowa od jerzyka, tak mówiłem, cylinder, poliniacz od poliniego i tam wnętrzności, głowica chyba pana Janka, czyli pana Mr. Kajana, chłodnica, bierniczek wyrównawczy, o, jakieś bąbelki tutaj, kurczę, nam wychodzą. No dobra, to teraz idę w górę, znaczy najpierw ustawimy sobie samostawiacze i polecę zobaczyć, czy żeśmy wyważyli, bo żeśmy statycznie wyważali, zobaczymy, jak to będzie w powietrzu. O, a to jest właściciel.
Z rachunku jest prawie dobrze. Tak? Nie, to jest Nukleon 29. Właśnie tutaj to jest takie ważne, wiesz, tu powiem przy tym takim starcie, jest ważne, żeby nie robić niczego tak kurwa. Kurwa tam. Trochę skrzydło się kładzie kurwa na którąś stronę, na którą no to pomalutku kurwa go zaciąga, a nie tak, bo człowiek taki chce tak reagować, nie? I kurwa i na boki leży kurwa, nie? Także to takie spokojnie. To spokojnie.